Serwis informacyjny gminy Zbąszynek, Magdalena Tomaszewska, witam Państwa. Tradycyjnie najważniejsze informacje z życia gminy Zbąszynek przedstawi burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Spotykamy się w miesiącu sierpniu, czyli połowę wakacji już za nami. Ci z Państwa, którzy wypoczęli, to myślę, że w pełni się wrócili już do pracy, a tym, którzy się w miesiącu sierpniu wybierają na wypoczynek, życzę wszystkiego najlepszego. Dzisiaj kilka tematów. Najważniejsze, takie związane z remontami szkół, wakacje, wiadomo, okres wakacji to jest czas remontów, przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. I tak w każdej naszej szkole podstawowej, gimnazjum, zespole szkół technicznych, prace w tym zakresie są różnego typu wykonywane. Największe inwestycje i prace takie to są realizowane w szkole podstawowej w Zbąszynku, gdzie wykonujemy pełną modernizację kotłowni za prawie 200 tysięcy złotych, ale niezależnie od tego za prawie 70 tysięcy złotych też pani dyrektor wykonuje remonty, malowania, remonty w poszczególnych klasach. Także młodzież szkoły podstawowej będzie mogła w fajnych warunkach rozpocząć rok szkolny. Szkoła podstawowa w Dąbrówce Wielkopolskiej to również prace, ale tu przede wszystkim dach, uszczelnienie dachu za ponad 40 tysięcy złotych. Dosyć duże prace też wykonywane w Kosieczynie. To jest remont elewacji sali gimnastycznej, ale też i szkół za ponad 40 tysięcy złotych. Również zespół szkół technicznych to zakup szafek za ponad 50 tysięcy złotych, także młodzież będzie mogła swoje ubrania, swoje rzeczy zostawiać w godnych warunkach, ale również jeszcze remonty w klasach za ponad 20 tysięcy złotych. Także jest to okres, jak Państwo widzicie, bardzo intensywnych prac remontowych, przygotowawczych do nowego roku szkolnego. Kolejnym tematem to są utrudnienia związane z realizacją naszego największego zadania inwestycyjnego w tym roku. To jest ronda na placu dworcowym. Jak Państwo na bieżąco obserwujecie, prace dosyć, zaangażowanie pracy jest dosyć duże. Firma bardzo dobrze się sprawuje, wykonuje swoje zadania. Natomiast ciągle proszę o tą uwagę związaną z bezpieczeństwem, żeby ostrożnie się w tym terenie poruszać, przestrzegać znaków drogowych ograniczających przede wszystkim prędkość, żeby tam nie doszło do jakichkolwiek kolizji. Na szczęście odpukać do tej pory takiego zdarzenia nie było. Też proszę uważać wieczorem, ponieważ cały ten fragment miasta jest wyłączony z oświetlenia i wykopy, te różnego typu barierki, takie wyrwy w ziemi są bardzo niebezpieczne i szczególnie wieczorem trzeba bardzo mocno uważać, poruszając się w tym terenie, żeby sobie nie zrobić krzywdy. No, obserwując to, co do tej pory, to dziękuję Wam za to, że do tej pory nie mieliśmy żadnego takiego zdarzenia ani kolizji drogowej, także widać, że apele skutkują i potrafimy się rozsądnie w tym obszarze poruszać i zachowywać i za to bardzo dziękuję. Kolejna inwestycja, jaka jest realizowana, czy została praktycznie zrealizowana, to skończyliśmy etap ten taki związany z odwodnieniem, czy poradzeniem sobie z problemem wód burzowych, czyli został wykonany kolejny zbiornik między mostami przy cmentarzu, kolejny rokadowy taki zbiornik, który pozwoli nam zebrać wodę z jezdni, żeby tam nie dochodziło do właśnie takich różnych zaleń powodujących, że nie można się tam samochodem osobowym przemieszczać. I najgorszy problem, jaki nas dotknął praktycznie od 1 lipca, to jest moim zdaniem prawie stan klęski żywiołowej związany z Dąbrówką Wielkopolską. Zaatakowaniem wsi, tak by to trzeba było nazwać, przez karaczany w bardzo dużej ilości, no ale to wszystkie służby zostały uaktywnione. Na moje pismo skierowane do pani wojewody, do Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Co prawda komisja, eksperci nie podzielili tego zdania, że jeszcze to nie jest etap, który powoduje już potrzebę powołania tego stanu, no ale spowodował z kolei uaktywnienie wszystkich służb, inspekcji od sanitarnych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, tutaj właśnie sanitarnych związanych z różnymi zakażeniami, skażeniami, weterynaryjnej, także te wszystkie inspekcje i służby przyczyniły się do tego, że zresztą muszę też powiedzieć, że firma Wexportu jest skłonna i współpracuje bez jakichkolwiek problemów z nami w tym zakresie zwalczania tych karaczanów i mam nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do tego, że w najbliższym czasie ten problem
no zdecydowanie odetniemy i ograniczymy, a jednocześnie później no, zostanie już dokonana ta pełna likwidacja tych owadów na terenie poszczególnych posesji. Jednocześnie chcę też powiedzieć, że o wiele ważniejszym i przynoszącym lepszy skutek to jest nasza wzajemna rozmowa, znaczy mieszkańców Dąbrówki, mieszkańców tych posesji zaatakowanych z gminą, z nami, niż medialne wypowiadanie się, które tak naprawdę do niczego nie prowadzi. No chyba, że jeden czy drugi dziennikarz, chociaż ze dwa karaczany zabije mikrofonem, no to wtedy będzie z tego jakikolwiek pożytek. A inny poza reklamą, promocją gminy, może i tutaj negatywną, to żadnego innego skutku nie przynosi. I na zakończenie, ponieważ jesteśmy w przededniu Dni Zbąszynka, bardzo serdecznie zapraszam na uroczystości, jakie będą u nas miały miejsce właśnie 15-16 sierpnia. Zapraszam oczywiście na nasze targowisko, na nasz teren taki też i rekreacyjny, gdzie się odbywają różnego typu koncerty, występy. Na pewno czeka nas bardzo dużo atrakcji. Będą występowały też gwiazdy. Proszę na bieżąco śledzić plakaty, informacje, jakie się w tym temacie pokazują. No i do zobaczenia na naszych imprezach i też troszkę przy okazji właśnie też takiego relaksu i zabawy. Także wszystkiego najlepszego na miesiąc sierpień i do usłyszenia za miesiąc. Co roku w ramach sentymentalnej podróży do Zbąszynka przyjeżdża z Niemiec grupa byłych mieszkańców naszego miasta. W tym roku gościliśmy 8 osób, które od 2 do 5 lipca przebywały w Zbąszynku. W trakcie wizyty goście wzięli udział w wycieczce, podczas której zwiedzili zabytkowy kościół w Klemsku oraz skansen w Ochli koło Zielonej Góry. W sobotę złożyli kwiaty na grobie architekta i budowniczego Zbąszynka Friedricha Weila oraz byłego burmistrza Jana Mazurka. Następnie uczestniczyli w spotkaniu z burmistrzem Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim. W wolnym czasie goście odwiedzali miejsca bliskie ich wspomnieniom z przeszłości. Tego typu spotkania są dowodem na to, że historia przedwojenna oraz dzisiejsze wydarzenia nie dzielą mieszkańców obu krajów, a wręcz przeciwnie, stają się źródłem budowania nowej przyszłości. 11 lipca na skwerze przy Placu Dworcowym w Zbąszynku odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego pomordowanym mieszkańcom Kresów, upamiętniającego przypadającą w tym roku 72. rocznicę rzezi wołyńskiej. Przybyłych na uroczystość gości powitali dyrektor ZOKU Malwina Kubicka, następnie burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który odczytał list wojewody lubuskiego Katarzyny Osos. W dalszej części głos zabrał dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Sławomir Kulczyński, po czym nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez panów Mieczysława Łukasika i Feliksa Baranowskiego, którzy jako dzieci byli świadkami wydarzeń na Ukrainie. Obelisk został poświęcony przez księdza dziekana Zdzisława Przybysza. Następnie rys historyczny wydarzeń przedstawił profesor Tadeusz Zgółka, a burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski odczytał uroczysty apel przygotowany na tę okoliczność. Uroczystość połączona była z wręczeniem odznak za zasługi dla województwa lubuskiego, które zostały przekazane przez wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Edwarda Fetko. Odznaki otrzymali pani Jadwiga Ładyko oraz panowie Marian Zajączkowski i Józef Sasim. Pamięć pomordowanych uczczono składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą. W dniu 11 lipca w hotelu pod semaforem w Zbąszynku odbyło się spotkanie burmistrza Wiesława Czyczerskiego z grupą 19 studentów z Rolniczego Koledżu w Stryju na Ukrainie, którzy w dniach od 28 czerwca do 11 lipca odbywali praktyki zawodowe na terenie gminy Zbąszynek. Podczas spotkania burmistrz Zbąszynka wręczył studentom zaświadczenia o ukończeniu praktyk, natomiast osobom goszczącym uczniów podczas ich pobytu wręczono pisemne podziękowania za okazaną życzliwość i gościnę. Współpraca z Rolniczym Koledżem w Stryju trwa od 1996 roku, kiedy to po raz pierwszy gmina Zbąszynek gościła grupę studentów na praktykach zawodowych. Tradycyjnie po zakończeniu drugiego kwartału 2015 roku odbyło się spotkanie burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami gminy. Spotkanie odbyło się 15 lipca w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury. Na wstępie burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski podsumował wydarzenia i zadania zrealizowane i rozpoczęte w drugim kwartale.
Dodatkowo burmistrz wspomniał o dwóch wydarzeniach: odsłonięciu pamiątkowej tablicy na drugim peronie w Zbąszynku, upamiętniającym przyjazd Polaków z Kresów Wschodnich, i obelisku upamiętniającego ofiary rzezi wołyńskiej na placu dworcowym. Burmistrz podsumował zakończenie roku szkolnego w gminnych placówkach oświatowych, przedstawiając liczbę uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce i osiągających dobre wyniki w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W dalszej części przewodniczący Rady Jan Mazur podsumował pracę Rady Miejskiej w Zbąszynku w drugim kwartale. Na zakończenie pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły one m.in. spraw porządkowych na terenie miasta, zagospodarowania środków finansowych zaoszczędzonych na łagodnej zimie, sprzedaży pałaców w Dąbrówce Wielkopolskiej, kolejek na zabiegi rehabilitacyjne. Jeden z mieszkańców podziękował również w imieniu swoim i sąsiadów za wykonanie drogi za budynkami mieszkalnymi na ulicy Wojska Polskiego i podkreślił skutek, jaki może osiągnąć regularne uczestniczenie w cokwartalnych spotkaniach, czego efektem jest zrealizowane zadanie. Trwają prace związane z budową ronda w Zbąszynku. Obecnie wyłączony z ruchu jest plac przed dworcem PKP i odcinek ulicy PCK. Przejazd ulicą Wojska Polskiego, Kosieczyńską i Chrobrego odbywa się dość płynnie. Obecnie wykonano część robót rozbiórkowych i trwa usuwanie kolizji z urządzeniami obcymi. Ustawiono krawężnik wewnętrznego pierścienia ronda, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w ulicy PCK, układane są kable oświetlenia ulicznego. Z czasem, po przygotowaniu większego frontu robót, wykonawca wprowadzi na budowę kolejne brygady robocze. Kolejnym etapem prac będzie zamknięcie placu od strony ulicy Chrobrego, ale będzie to możliwe dopiero po udostępnieniu przejazdu ulicą PCK i placem przed dworcem. Zakończenie robót planowane jest na 30 listopada bieżącego roku. Schematy wprowadzonego oznakowania robót na czas przebudowy skrzyżowania są dostępne na stronie internetowej gminy Zbąszynek. W miesiącu lipcu rozpoczęły się prace związane z gruntownym remontem kotłowni szkolnej, który został podyktowany koniecznością wymiany starych, zużytych kotłów grzewczych. Zakres remontu obejmuje m.in. wymianę istniejącego trójczłonowego kotła gazowego, wymianę instalacji technologicznej kotłowni, modernizację wewnętrznej instalacji gazowej, prace uzupełniające sanitarno-budowlane, dostosowujące pomieszczenia kotłowni do pełnionej funkcji oraz ogólny remont pomieszczenia w zakresie pokrycia ścian i posadzki kotłowni. Wykonawcą pracy jest firma Cube, spółka cywilna, Narewski, Sieradzki i Schodzieży. Termin ukończenia to 31 sierpnia bieżącego roku. Wartość inwestycji to 194 tysiące złotych. Zakończone zostały prace na odcinku drogi gospodarczej pomiędzy ulicami Warszawską i Wąską w Zbąszynku. Remont tej drogi był kontynuacją zadania z roku ubiegłego, to jest odcinka drogi pomiędzy ulicami Klubową i Wąską. Przebudowane oba odcinki drogi gospodarczej w znacznym stopniu poprawiły bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników tej drogi. Zadanie zostało wykonane ze względu na duże zainteresowanie kupnem działek garażowych w tej części miasta. Niestety w dalszym ciągu mieszkańcy składują na działkach jeszcze niezagospodarowanych różnego rodzaju odpady, co znacznie pogarsza wygląd estetyczny i stan sanitarny tej okolicy. Wykonawcą utwardzenia był zakład produkcyjno-usługowy spółka z Zbąszyń. Koszt robót to 61 500 zł. W ramach inwestycji gminnych prowadzone są prace związane z wykonaniem ujęcia wody przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie. Wykonawcą pracy jest firma Projekty i Dokumentacje Geologiczne Ochrona Środowiska Zdychowa. Koszt tej inwestycji to około 49 200 zł. Planowane zakończenie prac to 30 października 2015 roku. W miesiącu lipcu zakończyły się trwające od maja bieżącego roku prace związane z wymianą nawierzchni na syntetyczną na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Frogozińcu. Wykonawcą prac była firma Melbud Sulechowa. Koszt inwestycji to 69 tysięcy złotych. Trwają prace związane z przebudową stadionu miejskiego w Zbąszynku. Obecnie rozpoczyna się ostatni etap prac związany z budową bieżni, czyli wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz wymalowanie linii. Równolegle z tymi pracami prowadzone są roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz montażem ogrodzenia wokół bieżni.
Mocno zaawansowane prace są również na murawie płyty głównej, gdzie jest już zasiana trawa, a do wyłożenia zostały jedynie fragmenty boiska z trawy naturalnej z rolki. 29 lipca odbył się odbiór prac związanych z zadaniem pod nazwą Regeneracja płyty głównej. Nowością jest zastosowanie w obrębie pól bramkowych maty z trawy syntetycznej, która ma być wzmocnieniem dla trawy naturalnej i wydłużyć jej żywotność w miejscu najbardziej eksploatowanym w czasie gry. Planowane zakończenie zadania powinno nastąpić do 15 sierpnia bieżącego roku. To wszystko w tym wydaniu informacji. Na kolejne zapraszam Państwa już za miesiąc.